51 rzeczy Piotr Wania zrobił prawdę dla Krakowi. Krakowi prowadzi 1-0. W tej samej momencie Radosław Majdan karany żółtą kartę. Piąta minuta spotkania, granica z numerem 11. Martin Suka rady żółtą kartę. Thank you.
63. Minuta spotkania, podwójna zmiana w zespole gospodarz. Wojsko Puszcza, DLC z numerem 19, Martins i 23, Barbosa, a w ich miejscu z numerem 18, Elton de Sousa i z numerem 6, Felipe. Thank you.
zmiana w zespole Krakowie. Boisko opuszcza Paweł Szwajdyk, a w jego miejsce z numerem 17 Mateusz Jelen. Zmiana również w zespole gospodarzy. To za chwilę. Druga bramka dla Krakowi to jest 72 minuta spotkania. Paweł Nowak. Zmiana w drużynie gospodarzy wojsko przestrzeliło, a w jego miejsce numer jeden Paweł Kowal. Marek Kowal w miejsce Lido.
3 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Zmiana w zespole gości, boisko opuszcza grający z numerem 11 Jodowania, a w jego miejsce z numerem 37 Bartłomiej Dudzic. Kolejna zmiana zespołu gości, boisko opuszcza grający z numerem 21 Marcin Bojarski, a jego miejsce Kamil Karcz, numer 38. I w tym momencie pan Mariusz Podgórski zakończył spotkanie. Podjął przegrywa 0-2. Przypominam, 51 minucie Tomasz Moskała, a 1-0, a w 72 minucie Paweł Nowak ustalił rezultat tego spotkania. Nie pamiętam, kiedy któraś drużyna stworzyła sobie w pierwszej połowie tyle dogodnych sytuacji, co Pogoń. I na pewno dzisiaj mieliśmy dużo szczęścia, że nie straciliśmy tej bramki. No później graliśmy konsekwentnie, tak jak trener nam kazał grać w przerwie. No i doczekaliśmy się pierwszej, później drugiej bramki. Ale wpadł pan w bramkarski trans w pierwszych 45 minutach. No tak, niekiedy są takie dni, że bramkarz no ma swój dzień i ja miałem dzisiaj, wydaje mi się, swój dzień i dopisywało mi troszkę szczęście i udało się zagrać na zero z tyłu. Kamerkę jak pan wyłączy. Zrobili kurwa, zapaja do kolejki ligowej.